Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie, z tej strony Wojciech. A to jest update lutowy, tak jest, update lutowy przyszedł, nagrywany 31 stycznia o godzinie 11:51. Jako, że za jakąś godzinę, lekko ponad, wychodzę z domu do roboty, tak więc na spokojnie mogę powiedzieć, że jest to pełnoprawny update lutowy. A, moi drodzy, co będzie w lutym się działo na kanale? Przede wszystkim i też u mnie. Powiem tak, jeśli chodzi o kanał, materiały mam nagrane. Dość sporo tych materiałów mam nagranych. I stopniowo je będę przesyłał. Będę też oczywiście wysyłał jest stopniowo, będę miał dzień wolny, zabieram się za przesyłanie, nagrywanie i tak dalej. Natomiast kiedy mam dzień taki, na przykład pracy czy coś, no to wtedy wiadomo też będzie na przykład, nie wiem, materiał jakiś może nagram. Jeden. Zobaczymy. Ale trochę materiałów mam dla was przygotowanych. Muszę jeszcze przesłać. Przede wszystkim materiały mam nagrane z Ghost Recon Wildlands. Dzisiaj nagrałem też jeden materiał, bo jakoś wcześniej, może około godziny 9, tak więc średnio, czy też mniej więcej 3 godziny temu. Ale jest to tak naprawdę ostatni nam materiał, który chciałem nagrać z Ghost Recon Wildlands. Bo tak, Ghost Recon Wildlands przeszedłem i mniej więcej dzień po tym, jak przeszedłem Wildlands, zabrałem się za ogrywanie Far Cry 6. Oczywiście jeszcze tam gdzieś w międzyczasie, kiedy mam materiały, że tak powiem, do przesłuchania, no to odpalam sobie wtedy po prostu multika i owe materiały odsłuchuję. Nie ma w tym tak naprawdę, nie wiem, jakiegoś wielkiego, bym to może nazwał, wielkiej filozofii. O, po prostu odpalam sobie multi i przy okazji odsłuchuję owe materiały. A jako, że obecnie, jeśli chodzi o tytuł multi, mam zainstalowany tylko jeden, to też warto powiedzieć, że 15 lutego do Call of Duty Modern Warfare 2 ma wystartować sezon drugi. Sezon drugi ma również dać tryb hardcore, czyli coś, co miało być na premierę sezonu pierwszego, ale niestety nie był to i nie jest tryb hardcore, tylko jest to tier 1, tak zwany realizm. I polega on na tym, że nie wiesz, czy kogoś zabiłeś, czy zraniłeś, nie wiesz, kto kogo zabił, czy twój zabił przeciwnika, czy przeciwnik twojego, czy samemu zabiłeś, czy zraniłeś. Żadnych informacji nie ma, nawet nie masz pojęcia, do kogo strzelasz. Więc jest to takie, powiedziałbym, że tryb realizm, ale podniesiony jeszcze kurwa wyżej niż ten z Modern Warfare, bo o ile w Modern Warfare jeszcze w tym trybie dało się grać, dało się mniej więcej w tej całej palecie barw, kolorów i tak dalej odróżnić, kto jest po twojej stronie, a kto nie. O tyle w Modern Warfare 2 tego odróżnić się po prostu nie da. Znam ludzi, którzy próbowali grać w ten tryb, ale po prostu po 15-20 meczach oni stwierdzili, że ten tryb jest po prostu niegrywalny. Oni nie mają zielonego pojęcia, czy zabili swojego, czy też nie. I ja też spróbowałem w tym trybie, zagrałem może z 4 mecze i powiedziałem, że nie, tego trybu nie da się grać. Naprawdę, mówię wam to zupełnie szczerze, nie da się grać trybu realizm, czyli tak zwanego tier 1,
który występuje w tym tytule. Nie da się, dlatego czekam na hardcora. Jestem ciekaw, jak hardcore będzie wyglądał, ale no to musimy poczekać do 15 lutego. A co w międzyczasie będę ogrywał do 15 lutego? Otóż będę ogrywał Far Cry 6. Na tą chwilę mam zainstalowane 3, 6, 7 tytułów. Jeden tytuł to jest właśnie Call of Duty Modern Warfare 2 2022. No i jako, że Ghost Recon Wildlands zostało przeze mnie jeszcze w tym miesiącu, kiedy nagrywam, czyli w styczniu, chyba 28 albo 29, zaraz sprawdzę tutaj w osiągnięciach. Ghost Recon Wildlands, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobrze. Tak, ostatnie osiągnięcie wbiłem 29 stycznia. I też tego skończyłem kampanię. I znaczy się 28 stycznia skończyłem kampanię, a następnego dnia, czyli 29, jeszcze tam kupiłem w kampanii wszystkie ulepszenia i tyle. Usunąłem i też z automatu zabrałem się za inne, za kolejne tytuły. Tak, kolejne tytuły, bo ponieważ trochę ich do przejścia tak czy siak mam, a mimo wszystko chciałbym je przejść, żeby sobie nie zostawiać i dopiero później sobie stopniowo, nie wiem, te gry maksować. Oczywiście pamiętam, że mówiłem, iż będę najpierw chciał poświęcić rok 2023 na maksowanie tytułów. 31 stycznia, na razie wymaksowałem tylko Assassin's Creed Brotherhood. Zajebiście. No. I cóż, to chyba co? W lutym zrobimy Black Opsa 3, nie? No, kurwa, wątpię. Wątpię, że Black Ops 3 zostanie wymaksowany, jeśli chodzi o kampanię, ale może kiedyś tam. No dobra, a więc. Co będzie przeze mnie ogrywane w lutym? Na początek Far Cry 6. Powiem tak, spędziłem z tym tytułem już mniej więcej około 10, nawet może około 15 godzin i powiem wam, że dla mnie osobiście Far Cry 6 się bardzo dobrze gra. Bardzo mnie się ta gra podoba. I powiem wam szczerze, że na ten moment nie natrafiłem na żaden błąd. W moim odczuciu nie jest to gra powtarzalna. Może dlatego, że nie jestem przesiąknięty niejako tą, nazwałbym to Far Cryowością. Czyli po prostu nie grałem aż tak dużo w Far Cry, żeby widzieć te wszystkie rażące błędy, dlatego też moja ocena, moja opinia może być zdecydowanie inna od całej reszty internetu i świata. Osobiście na ten moment uważam, że Far Cry 6, po tych godzinach, które z owym tytułem spędziłem jeszcze, a wiecie co, dla pewności... dla pewności... Bardzo bym chciał, wiem, że tu z Far Cry 6 poproszę też statystyki, no. Statystyki mówią mi, że mam na ten moment przegrane 13 godzin i 22 minuty. Chociaż pewnie doliczyłbym jeszcze mniej więcej godzinę spędzoną na czytaniu różnych notatek i tak dalej, które znajduję podczas gry. Więc prawdopodobnie ten czas rozgrywki jest dość mocno zaburzony. I nie tylko w Far Cry 6, ale tak naprawdę chyba w każdej innej grze. Więc no, tak to wygląda. No więc Far Cry 6 na pewno będzie u mnie przeze mnie kontynuowany do 15 lutego. Czy do 15 lutego uda mi się przejść całą grę? Nie wiem. Ale wiem, że jeżeli będę potrzebował, będę musiał, nie wiem, tam podbić poziom czy coś, to na pewno tak czy siak będę robił jakieś tam, wiecie, rzeczy poboczne i tak dalej. Później znowu pchał tą fabułę. Zobaczymy, jak to będzie. Ale
Na razie luty na pewno stanie pod znakiem Far Cry 6 i Call of Duty Modern Warfare 2 2022. A jeśli chodzi o kolejne gry, no to moi drodzy powiem tak. Jeśli chodzi o kolejne tytuły, następną grą będzie, jak już skończę Far Cry 6, jest Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za gra. Wiem tylko, że jakiś to jest, przynajmniej był, ale też a właściwie jest samodzielny dodatek do Far Cry 3 i tylko tyle. Mam zainstalowany również jeszcze Control. Pograłem w Control jakieś 2 godziny, może 3. Bardzo mi się ten tytuł spodobał i na pewno jak tylko ukończę Far Cry 3 Blood Dragon, za Control będę się zabierał. Ale czy uda się to zrobić w lutym? Nie wiem, powiem szczerze. Nie wiem, czy uda się to wszystko zrobić w lutym, ale no cóż, warto mieć plan. Później oczywiście stopniowo po Control będę ogrywał Wolfenstein The Old Blood, czyli również samodzielny dodatek do gry Wolfenstein The New Order. Następnie jest Wolfenstein 2 The New Colossus oraz Wolfenstein Young Blood. Prawdopodobnie Wolfensteiny przejdą na marzec, może też nawet na kwiecień. Tak więc się sprawa tak oto prezentuje, jeśli chodzi o tytuły, które będą u mnie ogrywane. Może też materiały jakieś z nich będę robił, chociaż tego nie wiem. Z Far Cry'a 6 na pewno będę chciał. Nie wiem, czy mi się uda do momentu, aż zakończę fabułę, czyli zdobyć wszystkie broni i nagrać po prostu taki materiał, przegląd uzbrojenia z Far Cry'a 6. Może się uda. Nie, jeżeli nie, no to takiego materiału po prostu nie będę nagrywał. Tylko tam kiedyś w przyszłości. Oprócz tego, no to oczywiście wystartuje sezon drugi do Modern Warfare 2 2022. Siadam i będę grał Modern Warfare 2. Zaprezentuję Wam oczywiście też ten cały karnet bojowy, zwany przeze mnie mapą bojową. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o materiały do nagrania, no to powiem Wam szczerze, na ten moment do nagrania mam naprawdę niewiele filmów. Ponieważ jedyna rzecz, którą pozostaje mi tak naprawdę do nagrywania, to jest ranking kampanii z Call of Duty. Obecnie już mam przesłane i nagrane materiały z Call of Duty Black Ops Cold War. Jeszcze na pewno z Black Ops Cold War jeden materiał będzie. I później jest Modern Warfare 3. Modern Warfare 3. Co tam było dalej? O Jezu, Vanguard, Ghosts i Advanced Warfare wersji na Xboxa One. Później zostaje jeszcze Call of Duty 3. No i kampania Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Więc poza tym tak naprawdę nie będzie nic. Nie będę miał żadnych pomysłów, żeby nagrywać, więc zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało. Aczkolwiek jest taki jeden pomysł w mojej głowie się narodził już jakiś czas temu. I pewnie też jesteście ciekawi, cóż to kurwa jest za pomysł? Jaki to? Pochwal się, gnoju. Otóż, moi drodzy, mój pomysł jest, no, kurwa, pewnie część z was nie ma, nawet pewnie by na to nie wpadła, ale zamierzam dla was nagrać. Oczywiście w późniejszym terminie, nie wiem. Jak już faktycznie zabiorę się za to maksowanie tych wszystkich tytułów, no to
Tak, będzie powstawał jeden materiał, że zabieram się, czy na przykład zabieram się za maksowanie i jeden materiał, hej, wymaksowałem ten tytuł, jak się dało, na przykład, nie wiem, zrobiłem osiągnięcia, albo zrobiłem na 100%, albo kurwa jedno i drugie. Zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Ale na ten moment mogę Wam powiedzieć, że plan jest taki, przynajmniej chciałem już to zrealizować w zeszłym roku. No kurwa, no nie wyszło. Mianowicie zrobić taką jedną, nawet nie tyle co jedną, ale taką dość kilka takich potężnych serii, w której tak naprawdę będę zawierał jakąś określoną playlistę, i do tej playlisty będą wchodziły tylko i wyłącznie konkretne tryby z danej gry, czy też z danej serii. Dla przykładu, bardzo bym chciał nagrać, ale to będzie takie typowe, wręcz bez żadnego mojego komentarza, taki polski walkthrough. Tak. Polski walkthrough. Trochę w sprzeczności to ze sobą stoi, no ale już mówię, o co chodzi. Mianowicie, jak mamy serię, powiedzmy, nie wiem, Battlefielda, Sniper Elite, czy Call of Duty, tak, to chciałbym dla Was nagrać taką jedną potężną playlistę, w której za jeden materiał, no w przypadku niektórych gier to by się po prostu nie sprawdziło, ale jeden taki materiał, który zawierałby jedną misję z danej serii, z danej gry. Na przykład, nie wiem, robię serię z Battlefielda, no to Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline, następnie Battlefield 1 i Battlefield 5, i to wszystkie misje kampanii upchane w jedną playlistę. Podobnie bym chciał zrobić z Call of Duty, podobnie bym chciał też zrobić z Sniper Elite. No, wiecie, powiem tak, jeżeli nagrywacie, to coraz więcej wam takich trochę pierdolniętych pomysłów do głowy zaczyna przychodzić i później się zastanawiacie, kiedy kurwa w ogóle mam to zrobić, nie? Więc coś takiego też bym chciał nagrać, ale to na ten moment mogę wam powiedzieć, że jest to bardziej pieśń przyszłości. Na ten moment bym się skupiał właśnie na tej całej, na rankingu Call of Duty, później się zobaczy. Jeżeli nadal będę trwał i przechodził te tytuły, to nie wiem. No, może nawet wtedy zacznę nagrywać podręczniki broni. Jest taka opcja, że jeżeli nadal będę przechodził jakiś tytuł, to i nie wiem, nie będę miał żadnego pomysłu, albo nie wiem, zrobiłem wszystko, co chciałem nagrać, przesłałem wszystkie materiały, nie wiem, tam do 2-3 tygodni w przód, ale widzę, że jeszcze nadal mam jakieś tutaj, nadal mam miejsce, w sumie mam do ogrania jeszcze 4 tytuły, wiem, że nic nie będzie takiego wychodziło, żadna aktualizacja, nie wiem, sezon do Call of Duty, kurwa, czy cokolwiek, no to wtedy faktycznie przysiądę i będę chciał nagrać podręczniki broni. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc tak to się prezentuje, jeśli chodzi u mnie, no i ogólnie o kanał. Swoją drogą, jako że dzisiaj jest wtorek, mamy godzinę 12:10 w tej chwili, pojawiły się nowe promocje i mogę Wam na ten moment, zobaczmy. Mamy w Dells with Gold. Co my mamy ciekawego w Dells with Gold? W sumie Splinter Cell Double Agent jest za 23,60 zł w wersji na pierwszego Xboxa. W sumie ciekawostka.
Czym się... Wiecie, że są dwie wersje Double Agent. Pierwsza na klasycznego Xboxa i druga na Xboxa 360. Mimo, że to mają te same tytuły, to fabularnie, poza pewnymi punktami, to są dwie zupełnie różne gry. Więc wersja na Xboxa i PlayStation 2, jeśli chodzi o Splinter Cell Double Agent, jest nieco inna niż Double Agent na Xboxa 360 i PlayStation 3. Co my tutaj mamy? Mamy też GTA 5. Za promocja 100 zł. Wraz z... Nie, to jest edycja premium plus karta gotówkowa w Hale Shark. Cokolwiek to jest. Dalej, Mafia 3 Definitive Edition za niecałe 41 zł. Mafia 2 Definitive Edition za też niecałe 41 zł. Więc w sumie nic takiego w dealsach nie ma. Ale trwa obecnie, moi drodzy, ta wyprzedaż gier od THQ Nordic, też THQ Nordic. Ale z tego, co ja widzę, to tutaj nic takiego, przynajmniej mnie interesującego, nie ma. Jakaś taka kurwa trochę bieda. No bieda. Ale za to mamy wyprzedaż gier Ubisoftu. Zobaczmy, co tam ciekawego Ubisoft dla mnie przygotował. Tylko dla ciebie Far Cry 6 Gold Edition zawiera grę i przepustkę sezonową. Hej! Mam grę i mam przepustkę sezonową. No. Jako, że to jest tylko dla ciebie, mam obniżkę aż minus 90%. Mogę tą grę zakupić zamiast 415 zł, zapłacić 41,50. Szczerze? Dobra cena. Rainbow Six Siege tylko dla ciebie, zamiast płacić 300 zł. A to są operator. Edycja operatorów, właśnie. Edycja operatorów to są operatorzy z roku pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego. Za niecałe 80 zł? Kurwa, muszę się zastanowić, by czasem nie kupić. Kiedyś na pewno w Rainbow Six Siege zagra. Dalej, co my tu ciekawego jeszcze mamy? Assassin's Creed Odyssey. Złota edycja. Zamiast 415 mogę kupić za niecałe 54 zł. Fajnie, tylko wszystko co w Odyssey mam wykupione. Co prawda mógłbym kupić chuj wie po co edycję cyfrową. Chyba, nie, kurwa. Bo tak. Innego wyjścia nie widzę. Co Ghost Recon Wildlands. Co to jest? Rok drugi, złota edycja. Zawiera grę i przepustkę na rok drugi. Nie no, fajnie, cudownie. Ile to, jaki to ma? Nie, chuj wie ile. Nie mam zielony. Co my tu ciekawego mamy? Assassin's Creed to wiadomo, to większość mam. Większość, kurwa. Wszystko mam, jeśli chodzi o Assassin's Creed. Far Cry tutaj zestaw. Far Cryów Anthology Bundle za 221 zł i 24 grosze za Far Cry 3, 4, 5 i 6. Całkiem niezła cena. Jedyne Far Cry, w jakie grałem, to była pierwsza odsłona i szósta. No bo tak. Co my tu mamy? Splinter Cell, Pandora Tomorrow i pierwszy Splinter Cell na pierwszego Xboxa. Odpowiednio 17,70 za Pandora Tomorrow i za pierwszego 23,60. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle, kurwa. W sumie nic kurwa ciekawego tutaj nie ma. Jaka bieda. Halo Ubisoft, weź kurwa, nie wiem, postaraj się. Daj jakieś fajne tytuły, których nie mam, co? Byłoby zajebiście. Dobra, tu mamy jakąś biedę. Sama bieda, powiem wam, w tych wyprzedażach. Jeżeli cokolwiek macie albo na coś się czaicie, warto wyczekiwać. W sumie przepustka roku pierwszego do Ghost Recon Wildlands?
Może się skuszę. No, ale tam trochę misji jest, to musiałbym po Wolfenstein Youngblood dopiero grać. No, moi drodzy, tak się to prezentuje. Jeśli chodzi, ja sobie tutaj sklep na spokojnie sam przejrzę. Zobaczę, co ciekawego jest. Może też nagram jakiś materiał, taki krótki. Dobra, tyle. Dzięki serdeczne za wysłuchanie, za obejrzenie. Wiecie, jak stoi mnie kanał w miesiącu lutym. Co będzie, czego możecie się spodziewać, co będę nagrywał, jakie też są plany u mnie, jeśli chodzi o growę, czy tam na przykład do nagrywań i tak dalej. Tyle. Dzięki serdeczne. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.